Pomelo i przeciwieństwa. Nie, pomelo. Nie pomelo. Dziewczynki. To dziewczynka. A tu jest pomelo ze ślimaczkiem. To nie są obrazy. Są różne obrazki takie, wiesz? A tu to nieba drugiego oka. No bo to jest pokazane, że tu jest na lewo, a tu jest na prawo. Ten jest po prawej stronie. Ten jest z przodu, a ten jest z tyłu. A tu jest rano i wschodzi słońce, a tu jest wieczór i zachodzi słońce. Tu jest jasno, a tu jest ciemno. Uda, trąba i gruby słonik. A to jest marchewka. Banalne, nietuzinkowe. Jest ciemno tu. Ciemno, jasno albo czarny, biały. Czarny, biały. Nie, bo jest... czarny słoń miał być na czarnym, a biały na białym. Ale wtedy by ich nie było widać, wiesz? Ciemno. Jak był biały na białym, to by go było słabo widać. Do, z. Co? Zjada jabłuszko, a wychodzi kubka. Co? A co wychodzi? Kubka wychodzi, jak coś zje, słonik. Tutaj psuje latawca, a tu go przytula. Gdzie psuje latawca? Tutaj go obrywa, wiesz? Czemu? Co obrywa go? No nie wiem, chciał go popsuć, wiesz? Czemu? Nie wiem tam. Co chciał go popsuć? A jak myślisz? Co chciał go popsuć? Jak myślisz, dlaczego chciał go popsuć? Czemu? Nie wiadomo, no. No chciał porywać ten. Chyba chciał zjeść. Nie wiadomo, możliwe. Czym to są oczy? Same oczy. Co? Co on tu robi? Tak szybko biegnie i obraz jest rozmyty, a tu jest obraz ostry. Wyraźny. Czym to jest rozmyty obraz? Bo tak szybko biegł i się tak rozmyło. I nie, bo wtedy jak szybko biegniesz, to nie zwracasz uwagi na szczegół. Spiesza, a tu jest taki samochód mają na niby. Sam razem są ziemniaki. Mamy. O, tu z kwiatkiem, widzisz? To a nie kwiata chyba chce zjeść. To przyniósł dla żabki kwiatkę, ale żabka nie była zainteresowana. A to wygląda jak żółw. A to jest taka skrótka, wiesz? A tu jest dużo kwiatków. A to jest dużo płatków ma ten kwiatek, a to jest taki mały. Twarde, miękkie. Twardy jest kamień, słonik jest mięciutki. A to? To jest szkielet słona, wiesz? A tu jest taki słoń w Afryce. Taki prawdziwy, duży. Tu? No, tu to jest ogródek. Mama. A tu jest do góry nogami słoń. Ten słoń zawsze był zjeść ten. Co, przywrócił filiżankę i już nie ma kawki. Znowu się pobrudził? Pobrudził się i wylał kawkę, wiesz. Czemu?
Może nie uważał, wiesz? Może szturchnął filiżankę, coś. To musi chyba się umyć od tej kawy. No, chyba nie muszę się wykąpać, wiesz? Czemu? Bo się powróził od kawki. Czemu? I potem tak to się kończy. Czemu? Jest przód i tył.